Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe, czyli przegląd zawartości tygodników opinii. Dziś będę chciał się zastanowić, mam nadzieję, że razem z Państwem, czy jest sens je czytać i co one nam oferują. Czy jest sens wydawać na nie pieniądze, bo to jednak trochę kosztuje. Wycinanki zaczniemy tym razem tak po Bożemu. Mamy na początek Newsweeka najnowszego z dwoma znanymi panami na okładce, ze Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Kaczyńskim. Pewnie kogoś to przyciągnie, chociaż graficznie, szczerze powiem, ta okładka jest dość słaba, ale, no, ale może się liczy meritum. I szybko przechodzimy po różnych drobiazgach do tego tekstu, Atomowy Ziobro. Natomiast no, ja bym temu tekstowi dał tytuł O Ziobrze, co chce niedobrze. To jest taki kolejny z serii tekstów, który formalnie jest porządnie napisany przez zawodową dziennikarkę, ale tak naprawdę ja niczego nowego się nie dowiaduję z tego tekstu. To znaczy, jeżeli chcemy sobie przypomnieć, dlaczego Zbigniewa Ziobry nie lubimy, nie cenimy, nie szanujemy, albo wręcz go nie cierpimy, czy też nienawidzimy, no to to spełni swoją funkcję. Ale to są takie rozważania, gdzieś anonimowo nam powiedział ten czy inny działacz PiSu, że jest tak albo inaczej. Z racji na wiek pamiętam takie analizy po każdym wyborze nowego biura politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Też były takie analizy, co wynika z tego, że towarzysz taki się pojawił w biurze albo w składzie Komitetu Centralnego, a inny przestał się pojawiać. Obawiam się, że bardzo niewiele wynika z takich analiz, a one niestety wypełniają bardzo często polskie tygodniki opinii. Co kto lubi. Podobnie jest z następnym tekstem, Cień biskupa Szkodania. Porządnie napisany tekst, nie dowiedziałem się z niego nic więcej niż już wiedziałem. Faktem jest, że ja dość dużo siedzę w różnych tematach politycznych i społecznych, ale takie mam dziwne wyobrażenie, że faktyczni i potencjalni czytelnicy tygodników opinii też jednak siedzą, a nie jest tak, że przez tydzień nie wiedzą nic. Bo gdyby tak było, to rzeczywiście tygodniki stanowią rodzaj takiego podsumowania tygodnia, ale to zdecydowanie za mało, żeby nazywać je tygodnikami opinii. Lećmy dalej. Wywiad z Tomaszem Bagińskim. No, słynna postać z racji w tej chwili serialowego Wiedźmina, ale nie tylko, wcześniej już znana. I znowu porządny, sympatyczny tekst, który nie mówi mi nic więcej niż od paru lat o Tomaszu Bagińskim wiem. Po co to robić w tygodniku opinii? Nie wiem. Lecimy dalej. Romans wciąga. I tu pierwsza rzecz, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, bo to jest takiej niezwykłej rzeczy, o której ja w ogóle nie wiedziałem. A bardzo ciekawe zjawisko społeczne. Otóż autorka tekstu Elżbieta Turley zrobiła tak zwaną wcieleniówkę, czyli anonimowo zameldowała się na zamkniętej grupie na Facebooku. Jest takich grup kilka. Co czytać po Greju? Wattpad, niegrzeczne książki, grupa gorących czytelniczek. To ciekawe zjawisko. Nie wiem co prawda w jakiej skali, chociaż sądząc po tym, co za chwilę powiem, chyba w dużej. I teraz dziennikarka pisze. Ja jestem dziennikarką Newsweeka ukrywającą się pod pseudonimem Lizy Latour. Bella Lahore naprawdę nazywa się Sabina i jest pracownikiem socjalnym spod S. Ale na Wattpadzie nikogo to nie interesuje. Tu liczy się dobry pseudonim i gorący, darmowy romans. Ja wrzucam zapowiedź swojego. Bella za moment udostępni swoją powieść erotyczną. To jest takie miejsce, gdzie właśnie bardzo dużo kobiet, albo może też mężczyzn, ale chyba przede wszystkim kobiet, daje różne swoje takie próbki romansów. Jak kiedyś były harlekiny, tak teraz są takie bardziej erotyczne, no właśnie pod wpływem Greya i całej popularności tego, tych wątków. Przykładowo K.N. Hanner, czyli 32-letnia kosmetyczka Katarzyna Nowakowska z Ciechanowa, do pierwszej z 17 powieści, które do tej pory wydała, musiała dołożyć połowę kosztów druku. Dziś wydaje w Znaku, w wydawnictwie kobiecym, w Burdzie. Sprzedała ponad 200 tysięcy książek. To jakieś niesłychane zjawisko socjologiczne. Ja nie będę go recenzował ani oceniał, ale to jest trochę to, czego ja właśnie oczekuję po tygodnikach opinii. Znajdują mi jakiś kawałek Polski, który ja w ogóle nie znam i opisują. Bardzo fajna rzecz i godna polecenia, ale zwracam uwagę, jestem na stronie 28, 30 w Newsweeku i to jest pierwsza rzecz, którą przeczytałem z przyjemnością i zainteresowaniem.
Cóż mamy dalej? Potem mamy taki kolejne takie obrazki psychologiczne, takie, że są takie pary, co nie przepadają, co chcą mieć związek bez małżeństwa i bez zobowiązań. Jest opisanych ileś takich historyjek. Ktoś mieszka w Warszawie, a ktoś drugi w Berlinie, nie są żoną i mężem i tak dalej, i tak dalej. Okej, natomiast ja nie wiem, jakie to jest zjawisko psychologiczne, znaczy społeczne właściwie. Nie wiem zupełnie, co z tego wynika. Można na metry produkować takich obrazków i bez dobrego backgroundu, bez dobrej statystyki do tego, badań być może, na pewno konsultacji z socjologami czy z psychologami społecznymi, niewiele z tego wynika. No wiadomo, że jesteśmy dużo bardziej zróżnicowanym i pluralistycznym dzisiaj społeczeństwem i że są różne scenariusze na spędzanie życia. Samodzielnie, z kimś, z całą grupą czy z innymi osobami. Tekst, który znowu właściwie nic nie wnosi. Lecimy dalej. Nic tu specjalnie nie, mojej uwagi niestety nie przyciąga. No, mamy kolejny temat z modnych tematów. Mówię złośliwie modnych, bo to bardzo ważne oczywiście, ale polskie media są w tej chwili zalane różnymi tematami o strasznych rzeczach, które będą wynikać z katastrofy klimatycznej. I to jest prawda. Tym razem mamy bardzo rutynowanego dziennikarza i bardzo dobrego Macieja Nowickiego rozmowę z autorem kolejnej książki o zmianach klimatu. Autor nazywa się Nathaniel Rich, czy Rich, bo to chyba Francuz. I tak naprawdę z całej tej rozmowy, co zresztą sama redakcja wybiła, zapamiętuję taką oto złotą myśl. Musimy używać argumentów natury moralnej, potraktować zmiany klimatu jako problem, który dotyczy całego gatunku i zrozumieć wreszcie, że brak działania jest zdradą wartości, na których opiera się nasze społeczeństwo. No, jeżeli państwo sądzą, że ten rodzaj argumentacji kogokolwiek przekona albo nawet utwierdzi w przekonaniu, że coś trzeba z tym kryzysem klimatycznym zrobić, to ja gratuluję. Wydaje mi się, że to jest kolejne pustosłowie. Od tego właśnie jest pogłębiona analiza w tygodnikach opinii, żeby jednak mówić nam coś więcej. Coś więcej próbować zasugerować, może wskazywać jakieś dobre przykłady, a nie, przepraszam, wygłaszać tego typu wzniosłe apele o tym, że musimy używać argumentów natury moralnej. Naprawdę tych, którzy mają w nosie globalne ocieplenie, żadne argumenty natury moralnej nie przekonają. Idźmy dalej. Tak jak u wszystkich, duża analiza o tym, że Niemcy są w chaosie w związku z kłopotami niemieckiej Hadecji. Szczerze powiem, wszyscy piszą to samo, nic zupełnie nowego. Przeczytałem to już w całej prasie codziennej. Potem mamy od ciekawostkę, mówię świadomie ciekawostkę, znowu bardzo dobrego dziennikarza Piotra Milewskiego, korespondenta Newsweeka w Nowym Jorku, że w Ameryce w tej chwili młode pokolenie, ludzie do 30 właściwie zaczynają unikać seksu z różnych bardzo powodów. Nie będę w to wchodził, jeżeli kogoś to bardzo frapuje, to niech to sobie oczywiście jednak przeczyta. Tylko szczerze powiem, to jest taki Michałek, to znaczy ja nie wiem, co dla mnie z tego wynika. Nie wiem, czy to jest zjawisko, które też się pojawi w Europie. Nie jestem pewien. Ameryka jest w ogóle dość zbzikowana. Troszkę mam wrażenie, że jak kiedyś wprowadzali prohibicję, znaczy Amerykanie są tak, że albo w jedną, albo w drugą, albo wszyscy palili, albo wszyscy kowboje palili Marlboro, albo w tej chwili nikomu nigdzie nie wolno palić w ogóle, nawet we własnym mieszkaniu. I tak mi się też wydaje, że to jest taka jakaś moda. No, co prawda o tyle ciekawe, że oparta trochę na, trochę będąca pokłosiem MeToo. Więc o tyle to jest ciekawe, ale czy to dotrze do nas, czy też to jest kolejny specyficzny amerykański problem, ani ten tekst mi nie odpowiada na to pytanie, ani ja nie potrafię sobie na nie odpowiedzieć. I właściwie dalej mam jeszcze o tym, że PKO SA być może kupi mBank, a może nie kupi. Czytałem o tym już 20 razy. Potem mamy znowu tekst kolejny o klimacie, który miesza kilka różnych rzeczy, a że w Polsce kolejna kopalnia być może ma być robiona i że to fatalnie, no fatalnie, no fatalnie. Albo że PiS kiedyś krytykował Tuska za zgodę na europejskie plany ograniczania emisji wszelkich trucizn. A tak naprawdę jest jedna bardzo ciekawa rzecz, dla mnie przynajmniej. Otóż w samej końcówce tekstu dowiaduje się, że jest w Szwajcarii taka firma, która już ma technologię, już to robi, zaznaczę, także to nie jest zupełnie wzięte z powietrza,
że ma technologię, że za 5 lat, w 2025 roku, będzie w stanie wyłapać 1% światowych emisji dwutlenku węgla i jeszcze na tym zarobić. I ja oczywiście nie wiem, czy to jest ściema, czy nie, bo za mało się na tym znam, ale szczerze powiem, na tym, na tej jednej informacji najchętniej oparłbym cały tekst. Spróbowałbym się zwrócić, nie wiem, do inżynierów, do naukowców, do działaczy ekologicznych, na ile w ogóle jest szansa. Wbrew pozorom, jeżeli jedna firma twierdzi, że za 5 lat może wyłapać 1% światowej emisji, to jest ogromnie dużo. Czy to rzeczywiście jest jakaś szansa na powstrzymanie tej katastrofy, która się zbliża? Nie wiem. Problem w tym, tygodnik opinii mi na to nie odpowiada. Znalazł ciekawy temat i przegapił go. O, i tak to niestety mniej więcej wygląda. I tyle mam do powiedzenia o tym Newsweeku. Weźmy sobie Wprost z kolei, w którym właściwie muszę sobie aż przypomnieć notatki, bo poza tą manierą Wprostu, że teraz zrobili ranking z najbogatszych polityków, na dość prostej zasadzie wzięli ich oświadczenia majątkowe i policzyli. No tam jeszcze sprawdzając, ile są warte na przykład akcje aktualnie. Nie wiem, jak ktoś lubi, niech się tym fascynuje. Mnie to zupełnie nie bawi. Niewiele z tego wynika. Może poza tym, że najbogatszymi w Polsce politykami są generalnie politycy głównie prawicy i centrum, a lewica jest na ogół biedna, no, z wyjątkiem Czarzastego, ale to żadne odkrycie. To mniej więcej wiadomo, że kudy tam, nie wiem, Zandbergowi do Radosława Sikorskiego, prawda, czy do na przykład Adama Cyrańskiego, czy Grzegorza Biereckiego. No gdzie, no w ogóle startu biedny chłopak nie ma i mam nadzieję, że nigdy nie będzie miał. Nie lubię takich przeglądów, jeżeli ktoś lubi, niech to spróbuje. Potem kolejna rzecz, wywiad z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Znacie, znamy, no to poczytajcie. Nic nowego się nie dowiaduje o panu Kamyszu, ani o jego poglądach. Ja rozumiem, kampania zaczęła się, trzeba rozmawiać z kandydatami do prezydentury, ale jak mówię, no nic nowego. Czy też kolejny tekst Gowin kontra Ziobro, czyli znowu odmiana tego samego, co w Newsweeku. Czyli w ogóle jakby pomieszać te teksty, to można by się zastanawiać, który był z którego tygodnika, bo nic ich nie specyfikuje zupełnie. Potem mamy no, taki temat społeczny, czyli mowa jest o ekipie, która dla jednej z telewizji przygotowuje reality show z udziałem z ludźmi, którzy mają, znaczy z ludźmi z chorobą Downa. I to jest dość ciekawe, ale tak, o tym samym też pisze Newsweek. Czyli to jest tak, nie dziennikarz znalazł temat, tylko po prostu telewizja ma dobry PR i przekonała dwie redakcje, być może za tydzień będzie jeszcze w kolejnych tygodnikach, żeby o tym napisać. Ja bym wolał, żeby o ważnym niewątpliwie problemie ludzi z Downem pisać wtedy, kiedy znajdzie się jakiś merytoryczny, istotny powód. Ja powiem więcej, te powody z całą pewnością są, tylko trzeba znać ten temat. A nie wtedy, kiedy po prostu zadzwoni, czy maila przyśle ekipa producencka, czy public relations z jakiejś stacji. To jest łatwizna dziennikarska, no po prostu. Cóż jeszcze w tym Wproście? Niewiele. Te wielkopolskie orły rozdane, tak, to Wprost rozdaje takie nagrody. Trzeba się zapisać, trzeba zapewne coś zapłacić i wtedy się dostaje nagrodę. W ogóle nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Nudny bardzo wywiad z profesorem Markiem Lasotą, historykiem, kiedyś szefem IPN-u w Krakowie. O tym, że Wojtyła nie bał się bezpieki. Też wszystko to 100 razy już opisano. Nic tu nowego nie ma. Dalej cały zresztą taki blok jakichś różnych tekstów wokół Wojtyły, Wyszyńskiego i tak dalej. No jedna rzecz paranoiczna zupełnie, ale to Wprost mnie zawsze czymś takim uraczy. Artykuł promocyjny zresztą oczywiście, w którym jest mowa, że będzie kolejny bieg tropem wilczym, bieg pamięci żołnierzy wyklętych. To największy bieg pamięci na świecie. I dowiaduje się, znaczy ciekawsze jest nie to, czego ja się dowiaduję o tym biegu, ciekawsze jest, czego ja się nie dowiaduję. Bo dowiaduje się tylko, że to jest bieg upamiętnia tych, którzy walczyli z komunistycznym reżimem, że akcja ma charakter nowej świeckiej tradycji. I no właściwie tyle.
Natomiast nigdzie nie pada w ogóle o tym, no, że niezależnie od tego, jak to oceniamy, no to ci wyklęci zajmowali się po prostu mordowaniem swoich przeciwników politycznych. Tak? Możemy bardzo negatywnie oceniać tych przeciwników politycznych. Nie mam żadnego sentymentu do tych, którzy wprowadzali w dużym stopniu siłą, przemocą, podstępem nowy ustrój w Polsce w 1944 i 1945 roku, ale może jednak, biorąc pod uwagę, że tu jeszcze w tym biegu, jak tekst zachwala, dzieci masowo biorą udział, znaczy rozumiem, że tym dzieciom się mówi, co ci wyklęci robili, tak? A jeszcze jak czytam, że jeden z ambasadorów, wieloletnich ambasadorów tej akcji, Jacek Rozenek, taki aktor jest, mówi o tej inicjatywie. Nareszcie można mówić o tych historiach już nie szeptem. Znaczy nie wiem, gdzie pan Rozenek żył, bo ja nigdy o tym nie mówiłem szeptem, również za komuny, ale od 30 lat o tym głośno wszędzie się pisze, aż do przesady, do mdłości. To jest tworzenie jakiejś takiej absurdalnej rzeczywistości. Ja oczywiście rozumiem artykuł promocyjny, no ale szanująca się redakcja nie bierze bzdur po prostu na artykuł promocyjny. No i tyle. No. I to tyle. I to jest właściwie wszystko we wprost. No to teraz przegląd. Też szalenie oryginalnie ma znowu Ziobrę na okładce. Naprawdę nie wiem, czy jest sens reklamować tę uroczą postać. W tym stopniu tutaj jakieś dziwne słowo, kagańcowcy idą po władzę. Bardzo sophisticated, muszę powiedzieć, ta polszczyzna tego tytułu. A w środku, no owszem, znalazłem jedną rzecz, którą mogę polecić. Wcale nie dlatego, że się z nią w całości zgadzam, ale stanowi dobrą kontrę do tego biegu tych wyklętych, przeklętych, reklamowanego przez Wprost. Mianowicie jest to obszerna rozmowa z doktorem Pawłem Sękowskim z UJ, doktorem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim i też, co ważne, nauczycielem w jednym z liceów krakowskich, a także prezesem Stowarzyszenia Kuźnica, no, czyli takiego mocno lewicowego, w znaczeniu lewicowego w sensie SLD-owskim, tak? A kiedyś jeszcze PZPR-owskim w ogóle. To warto mieć jednak w pamięci, jak się czyta tę rozmowę. I to jest rozmowa o, no właśnie o Polsce Ludowej, tak? Czy jaka ona była, co ona dała, jakie miała błędy, jakie miała zasługi. Nie będę streszczał, bo to bez sensu. Powiem tylko tajemniczo, że trochę się zgadzam, a trochę się nie zgadzam, ale to bardzo dobrze. Ja jak czasem zgadzam się w 100% z jakimś tekstem, który czytam, to wywołuje to we mnie jakiś pewien lekki niepokój. A jeżeli mogę sobie w duszy przynajmniej popolemizować z autorem, ale też oddać mu na przykład czasem trafne spostrzeżenia, czy jakieś informacje, o których wcześniej nie wiedziałem, no to jest wtedy dobra robota dziennikarska. I właściwie we Wproście to jeszcze druga, zresztą też rozmowa o ciekawym temacie, tym razem nie sprowokowanym wcale żadnym programem telewizyjnym, mianowicie o adopcjach w Polsce. To jest temat, który tak za pierwszych rządów PO się mocno przetaczał w związku ze zmianami w ustawie, tam niby likwidacją tych dużych domów dziecka i potem właściwie chyba utonął zupełnie, tak? W ogóle zniknął w polskich mediach. Czasem może się pojawiał przy okazji jakiejś drobnej afery czy jakiegoś incydentu, a tutaj rozmowa z Anną Krawczak, badaczką Zespołu Badań nad Dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego, członkinią Stowarzyszeń na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian. Wydaje mi się, że dobra rozmowa z kompetentną osobą mówiącą, że jesteśmy w lesie z tą adopcją. I znowu mój problem polega na tym, bo jedna sprawa, co politycy zawalili, notabene wszyscy, a nie tylko pisowcy, ale druga sprawa, że od tego są tygodniki opinii, żeby zwracać opinii publicznej uwagę na ważne zjawiska społeczne, nie wtedy, kiedy dojdzie na przykład do jakiejś strasznej, bulwersującej rzeczy. A bardzo często jest tak, że niestety dopiero jak wybucha jakaś bomba, to my się dowiadujemy, że było źle i można się było spodziewać, że coś złego się stanie. Także za to plus dla przeglądu, no ale tylko dwa plusy na cały numer, to nie jest dużo. No i na koniec polityka.
która dzięki temu, że wychodzi troszkę później, to zdążyła, jeszcze oczywiście jest najsłynniejszym zdjęciem być może tego roku. Czyli z tym wygramy. Wygramy. Ale cóż w tej polityce, to okładka nie rzuca też na kolana, szczerze powiem, bo jest dość już oczywista, tak? Ilość i liczba memów z Lichocką już sięga jakichś, nie wiem, setek, a odsłon miliony. No ale rozumiem ich. To jednak było jakieś wydarzenie, trzeba przyznać, więc też pewnie bym się nie pohamował, gdybym miał decydować o tym. Mimo że rzadko zwracam uwagę na małe rzeczy w tygodnikach opinii, to tym razem gorąco polecam komentarz Ludwika Dorna. To wyjątkowo inteligentny jest analityk polityki dzisiaj, niezależnie od tego, jak oceniamy jego przeszłość polityczną. I mówi tutaj kilka szalenie ciekawych rzeczy, jednak nie mogę się pohamować, żeby czegoś nie zacytować. Politycy muszą do siebie, zwłaszcza w demokracji, przekonywać. Polska osobliwość na tym polega, że czołówka polityczna PiS to zarazem czołowi propagandyści obozu władzy. Konsekwencja jest poważna. Propaganda przestaje być narzędziem rządzenia, staje się celem rządzenia. To w swojej banalności bardzo mądra i głęboka uwaga. Albo zasadniczy komunikat, jeżeli chodzi o właśnie tę narrację pisowską, jest taki. Słuchamy cię, zwykły człowieku. Elity cię nie słuchały. Rozumiemy cię dobrze. Dobrze, że rozmawiamy ze sobą. Czerpiemy radość z tego, że ze sobą rozmawiamy. O czym i po co rozmawiamy, ma trzeciorzędne znaczenie. I jeszcze jeden fragment. Wypowiedzenie słów nie jest w tejże propagandzie, w tej komunikacji, nie jest w tym przypadku nakierowane na zmianę rzeczywistości, w której żyjemy, ale ustanowienie alternatywy dla niej. I mamy rzeczywistość, w której Unia Europejska zagraża naszej tożsamości i porządkowi publicznemu. Sformułowanie z uchwały Sejmu z 2016 roku. Opozycja przeprowadza zamachy stanu. Władza przy słabnącym wzroście gospodarczym buduje polskie państwo dobrobytu, a Niemcy, którzy w 1944 roku zburzyli gmach Ministerstwa Kultury, chcą zablokować jego potrzebny remont. To ostatnie to dotyczy kuriozalnej wypowiedzi wicepremiera Glińskiego, który, kiedy tabloid Fakt zaatakował ministerstwo, że przeprowadziło jakiś strasznie drogi remont dachu, bar za 12 milionów złotych, to właśnie tak odpyskował Faktowi, że jeżeli znajdę ten fragment, tak. Obrzydliwy kolejny polityczny atak niemieckiej gazety na polski rząd. Ja już pomijam to, że to nie jest niemiecka gazeta, tak? To znaczy jest właścicielem jest niemiecki kapitał, to prawda, ale redakcja jest 100% polska. Także nie bardzo to rozumiem. Powiem więcej, ten sam niemiecki kapitał kiedyś finansował na przykład braci Karnowskich. Wtedy nie był brzydkim niemieckim kapitałem, dzisiaj już się nim stał. No i właśnie jeszcze na Twitterze wicepremier Gliński, uznając to doniesienie Brukowca za niemiecki atak i zamieścił zdjęcie ruin Pałacu Potockich, czyli tego, w którym się dzisiaj znajduje Ministerstwo Kultury, po Powstaniu Warszawskim i opatrzył je komentarzem. Tak wyglądało nasze ministerstwo po ostatniej ingerencji Niemców. Ja muszę powiedzieć, że ja nie lubię tabloidów, ich nie szanuję, ale szczerze powiem, minister Gliński, wicepremier Gliński nie nadałby się nawet na najgorszego dziennikarza w tabloidzie, bo tak szmatławej metafory nie byłby, tak szmatława metafora nie przeszłaby nawet w najgorszym tabloidzie. To tyle, jeżeli chodzi o takie Michałki. Natomiast no, znowu mamy do czynienia z dużą ilością różnych analiz. Mariusz Janicki, zastępca redaktora naczelnego, radzi, co musi zrobić opozycja, żeby wygrać z PiS-em. Jest to taka jedna z licznych analiz z kategorii, mi się tak wydaje. To znaczy ja znowu od tygodnika opinii spodziewam się czegoś, co jest analizą opartą na danych, faktach,
porównaniach, na jakimś twardym, możliwie twardym materiale empirycznym. Są różne rzeczy, które można w takiej analizie wykorzystać. Są niezłe badania opinii publicznej, na przykład Gduli, słynne badania o miastku. Są badania Sierakowskiego i Sadury o cynizmie politycznym Polaków. Pewnie tych badań zresztą jeszcze jest za mało, to się zgodzę, ale jest jakiś materiał, a nie troszkę według własnych wyobrażeń i własnych analiz przy całej inteligencji Mariusza Janickiego, której nie kwestionuję, pisać kolejny tekst, w którym tak naprawdę jego wiarygodność może być zerowa, a może być stuprocentowa. To znaczy ja nie jestem w stanie przeprowadzić żadnego dowodu obalającego, to trochę jak z wiarą w Pana Boga, tak? Nie da się udowodnić jego istnienia, ani jego nieistnienia i tak samo nie da się udowodnić tez autora, ani też ich zbić. Tylko że w tym momencie dla mnie taki tekst jest dość mało wart. Ja bym jednak wolał, żeby ktoś dostarczył mi jakiejś wiedzy, którą mógłbym ocenić jako twardą. Mogę natomiast polecić, choć to taki klasyczny materiał informacyjny, interwencyjny, ale przeuroczy zupełnie o tym, jak minister Sasin rozdaje posadki swoim różnym funflom i funfelkom. No taka, można powiedzieć, nowa mafia wołomińska. To dość jest ciekawe, aczkolwiek nic nowego w pewnym sensie. Jak zawsze przeuroczy wywiad z Janem Miotkiem, nie muszę reklamować, o polszczyźnie i o różnych rzeczach, o których ostatnio sporo dyskutowaliśmy. I niestety właściwie to nie jest tak, że tu nie ma nic więcej do czytania. Tu jest sporo jeszcze różnych tekstów. Natomiast mój problem polega na tym, jakbyście mnie Państwo zapytali, co ja szczególnie polecam z tej polityki, którą w ogóle bardzo wysoko cenię, to bym powiedział, nie wiem. Nie wiem. Znaczy, jeżeli macie dużo wolnego czasu i możecie tak po prostu sobie kartkować i trochę poczytać, trochę przerzucić parę kartek, to tak. Co tu jest jakąś bombą numeru, albo co jest szczególnie dobrą analizą, albo szczególnie pogłębionym materiałem, niestety nic takiego nie mogę wskazać. I w żadnym z tych tygodników nie mogę. Z czego to się bierze w dużym stopniu? No, z tego paradoksalnie powodu, że kupując coraz mniej tych tygodników, sprawiamy, że te redakcje są coraz biedniejsze. A rzecz jest prosta. Jeżeli redakcja złożona jest z dobrych redaktorów i dobrych dziennikarzy o polityce, myślę o Newsweeku, na pewno to można powiedzieć, to dobry dziennikarz, ale taki dziennikarz typu analitycznego, nie może mieć przymusu napisania dwóch, a nawet często jednego tekstu w miesiącu. W wybitnych tytułach prasy światowej bywa, że dziennikarz nad materiałem pracuje miesiąc, dwa albo trzy. I wtedy powstaje coś, czego się długo nie zapomina po przeczytaniu. A nawet jeżeli pracuje szybciej, to na przykład ma ekipę researcherów. W Polsce w ogóle nie ma takiej tradycji praktycznie. Ale jest tak, że właśnie bardzo wybitne nazwisko i ma takich murzynów trochę, którzy na niego pracują, ale to jest normalne. Jest się najpierw takim researcherem, a potem jak jest się dobrym researcherem, zaczyna się być dziennikarzem również, którzy zbierają materiały, informacje, analizują pod kierunkiem tego prowadzącego dziennikarza. Z tego powstaje dobre dziennikarstwo, z dobrego dziennikarstwa powstaje dobre społeczeństwo. Trochę też w związku z tym od tego, czy my będziemy w efekcie kupować dzisiaj te kulejące nasze tygodniki, zależy, czy sami będziemy dobrym społeczeństwem, to Państwu serdecznie polecam. Do widzenia.